Nasze ciało jest doskonałym mechanizmem, którego wiele procesów jest dla nas ciągle niezrozumiałych. Na szczęście niektóre sygnały wysyłane przez organizm można łatwo zinterpretować i pomóc mu w potrzebie. Ignorowanie ich może natomiast prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Oto 8 sygnałów, które wysyła Twoje ciało, aby prosić Cię o pomoc. Pierwsza, bezsenność, drażliwość i skurcze nóg. Jeśli masz wyżej wymienione objawy, to oznacza, że Twojemu ciału brakuje magnezu i potasu. Aby uzupełnić te istotne elementy, dodaj do swojej codziennej diety pomidory, pomarańcze, banany i szpinak. To powinno rozwiązać problem. Druga, sucha skóra. Suchość skóry może oznaczać brak witaminy E. Jeśli zauważysz, że skóra jest sucha, mimo nawilżenia jej balsamem, należy jeść więcej warzyw, orzechów i ryb. Trzecie, ciągła ochota na słodkości. Jeśli odczuwasz silne pragnienie jedzenia słodyczy, może to być spowodowane przez stres, depresję lub wyczerpanie. Twoje ciało błaga o glukozę. Obowiązkowo, aby uniknąć tycia, lepiej wybierać ciemną czekoladę, suszone owoce lub miód, by zaspokoić pragnienie. Czwarte, pragnienie jedzenia lodu. Jeśli ciągle czujesz pragnienie, aby włożyć kostkę lodu do ust, możesz cierpieć z powodu niedokrwistości lub niedoboru żelaza. Najlepszymi źródłami żelaza są wołowina, jaja i owoce morza, które powinieneś umieścić w swoim menu. Piątego, kwawiące dząsła. Jeśli twoje dząsła kwawią podczas mycia zębów, to najprawdopodobniej zmagasz się z niedoborem witaminy C. Do posiłków należy dołączyć następujące produkty: owoce cytrusowe, szpinak, pietruszkę, zieloną i czerwoną paprykę, pomidory, kapustę, kalafior i brokuły. Szóstego, kruche paznokcie i włosy. Jeżeli twoje włosy kruszą się z łatwością, nawet przy czesaniu, a paznokcie łamią przy najprostszych czynnościach, to ciało mówi ci, że musisz uzupełnić poziom witamin z grupy B, pij więcej mleka, jedz wodorosty i grzybów, a sytuacja powinna ulec zmianie. Siódmego, ciemny pierścień wokół tęczówki. Cienne pierścienie wokół tęczówek mogą pojawić się u osób powyżej 1950 roku życia i to jest normalne. Jeśli jednak coś podobnego wystąpi u młodszej osoby, oznacza to wysoki poziom cholesterolu. W tym przypadku powinieneś skonsultować się z lekarzem. Ósmego, grecka stopa. Grecka stopa lub inaczej stopa Mortona to charakterystyczny układ palców u stopy, w którym drugi z nich jest dłuższy od palucha. Taka budowa stopy przyczynia się z reguły po powstawaniu haluksów i dyskomfortu na podeszwie stopy. Jeśli posiadasz grecką stopę, musisz uważać na rodzaj obuwia, które kupujesz. Powinno się w nim znajdować wystarczająco dużo miejsca, aby drugi pelet stopy był w bucie wyprostowany.